Przyzwyczailiśmy się już do tego, że sztuką nazywamy malarstwo, rzeźbę czy rysunek. Ale jest pewna dziedzina sztuki, którą spotykamy codziennie. Widzimy ją każdego dnia. To architektura. Właśnie architekturze poświęciliśmy najnowszy odcinek Osobowości Mo. Bo jak rozmawiać o architekturze, to tylko z wybitnym ekspertem. Zaprosiliśmy dziś do studia członka Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademickiego, architekta, profesora Sławomira Rosolskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać w studiu. Na początek chciałam pana zapytać bardzo ogólnie, ale jestem ciekawa tej odpowiedzi. Czym jest dla pana, co to dla pana znaczy być architektem? Z jednej strony bardzo proste pytanie, a z drugiej strony bardzo skomplikowane, ale no myślę, że przywołam sobie dzieciństwo, bo pamiętam, jak byłem w szkole podstawowej. Być może taki zwyczaj jest teraz. Wtedy taki był, że każdy chyba w 7 czy 8 klasie definiował swoją przyszłość w taki sposób, że było też takie proste pytanie, jakim chciałbyś zostać. No ja wtedy powiedziałem, że chciałbym być architektem. No i jakoś tak wyszło, że myślę, że nim jestem. Natomiast, ale generalnie wróciłbym do historii właściwie tej odpowiedzi, z uwagi na to, że zawsze mnie intrygowało, czy pasjonowało to, żeby z nicości robić coś, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, ale generalnie chodziło o to, że dla mnie takim wyzwaniem chyba zostało mi to do dzisiaj, bo takie są dwa zawsze aspekty, od pierwszego szkicu po inauguracji, otwarcia i tak dalej. To jest cykl długi zazwyczaj. Przy kubaturze to bym mógł oczywiście wiele budynków przywołać, ale tak mówiąc wprost, chodzi o to, że w momencie, kiedy jest przestrzeń, w której nie ma nic, prawda, i w pewnym czasie, po tych ciężkich działaniach powstaje kubatura, powstają wnętrza, powstaje budynek, ogólnie rzecz biorąc, bo oczywiście budynek ma różne przeznaczenia, ale zagospodarowujemy, stawiamy, zmienia się rzeczywistość, zmienia się otoczenie, zmienia się miejsce, buduje się nową tożsamość miejsca i tak dalej, i tak dalej. I to tak dzisiaj z takiego może bardziej wywodu naukowego to na to patrzę, ale wtedy było to takie proste, żeby budować i coś po sobie zostawić, tak? I dawać wartość dodaną, dodatnią do wielu różnych interpretacji, do różnych haseł i do różnego odbioru. Czyli pasja tworzenia, ale jak pan sam zwrócił uwagę, jest to proces, to nie dzieje się przez pstryknięcie palcem. W dużym uproszczeniu jest, jakby zaczyna się iskrą, myślą, jest jakaś wizja jest przelewana na papier, wyrażana w liczbach i później powstaje, powoli powstaje efekt. Chciałam zapytać, który z tych etapów jest dla pana najbardziej pasjonujący, albo co w każdym z nich jest dla pana pasjonujące? Znaczy, ja myślę, że ja wyznaję swoją teorię, że nie sztuka zaprojektować, a sztuka zrealizować, w związku z powyższym. Projektując wiele zagadnień, bo można powiedzieć, że w całym dorobku jest i wzornictwo, i jest architektura, jest urbanistyka, jest wiele wątków. Natomiast ja myślę, że w ogólnym aspekcie te wszystkie fazy są ważne. Natomiast no wiadomo, rzeczą jest to, że początek jest zawsze najbardziej interesujący, najbardziej szalony, najbardziej taki bym powiedział kreatywny, twórczy. Bo jest w nim najmniej pracy, jest, nie powiem, że najwięcej talentu, ale to najmniej czasu kosztuje po prostu, myślenie. Nie trzeba szkicować nawet, żeby projektować, przynajmniej ja do tego projektuję się w myślach, tak. Ja właściwie wszystkie, nie powiem, że wszystkie, ale dużo, dużo projektów w zamyśleniu zaprojektowałem, prawda, czyli myślą, jadąc autem, robiąc różne czynności, w momencie, kiedy jest to pasja, myślę, że to tak jest troszeczkę. A cieszy się pan z tego obecnych realiów projektowania, w których bardzo mocno technika bierze udział, technologia? Czy to jest coś, co jakby ten przełom technologiczny ułatwił pracę? Czy jest jakieś ryzyko związane z tym, że już nie wszystko ręką się projektuje, tylko bardzo dużo komputerowo? Znaczy ja myślę, że pytanie idzie chyba w dwóch kierunkach z pewnej strony, mianowicie technika samego projektowania, no i technologia w projektowaniu. Czy ten aspekt mówiący o tym, że oczywiście ja jestem już z epoki kamienia łupanego, żeśmy grafionami to robili, zanim jeszcze nawet rotring się pojawił i tak dalej, także pamiętam tę fascynację jeszcze gdzieś się tuszy. No to jest historia. I brudne łokcie.
Dokładnie i był to niesamowity urok. Natomiast dzisiaj, biorąc pod uwagę, że to tak przyspiesza i właściwie powinniśmy już mówić o sztucznej inteligencji w projektowaniu i myślę, że mało kto zdaje sobie sprawę, ale to już goni, to już przychodzi. Także zmienia się proces projektowy, wchodzi BIM, wchodzą różne dopalacze, ja bym to nazwał właściwie narzędziami, które będą wypierały już w pewien sposób nawet totalną indywidualność i totalną oryginalność. Wchodzi unifikacja, to widać i ja myślę, że na naszych oczach wiele rzeczy się zmienia, to jest niesamowite. Natomiast no, zawsze możemy się ścigać z komputerem szybkością myślenia. Myślę, że mimo wszystko umysł jeszcze jest tak szybki, że podobno 5% mamy jego wykorzystanego, w związku z powyższym tak naprawdę ta technika będzie dużo rzeczy robiła, ale czy dogoni tak naprawdę pierwszą myśl, tu bym polemizował, prawda? Natomiast warsztat dzisiaj bez tego świata wspomagania absolutnie nie istnieje. Natomiast no, mówiąc o technice, technologii, no to akurat ja się w tym też ostatnio bardzo dobrze czuję, no bo wiele obiektów właściwie jest pokłosie tego, jest wynikiem zastosowań technologicznych i gdyby tego nie było, nie mielibyśmy takich wyników, jakie mamy. Ale bardziej jest to związane może nie z formą, nie z funkcją, ale z eksploatacją. Natomiast no, no, ta technologia bardzo mocno weszła i wchodzi i chodzić będzie w procesy technologiczne. One jakoby w pewien sposób będą narzucały architekturę i narzucają, bo można tutaj oczywiście polemikę czynić. Ale myślę, że to się przekłada w bezpośredni sposób na projekty. Oczywiście indywidualność projektu będzie dużo, ale ta indywidualność projektowa będzie coraz bardziej zabijana, dlatego że ekonomia nie wytrzyma tego. Ekonomia i te ograniczenia technologiczne, ograniczenia i szanse, bo to też jest jakaś zawsze furtka do tworzenia, ale właśnie o te ograniczenia chciałam zapytać w projektowaniu, bo mamy technologię, mamy ekonomię, wszystko się musi spinać w tabelach, ale jeszcze jest inwestor, jeszcze jest osoba, która ma niebagatelny wpływ na kształt projektu. Pytanie, czy jak tą współpracę ułożyć z inwestorem, żeby było partnerstwo, a nie dominacja, żeby efekt był taki, jaki projektujący, jaki architekt gdzieś tam miał w genezie pomysłu, zamysłu. Znaczy, no, przypomnijmy sobie Michała Anioła, przypomnijmy sobie Leonarda i tak dalej, natomiast no, kto projektował, jakie obiekty powstawały, zawsze był mecenat. I zawsze były potrzebne do tego pieniądze. Pytanie jest oczywiście, kim jest, czy co reprezentuje no, inwestor. No, ekonomia jest nieubłagana, aczkolwiek są projekty, które nie mają tutaj ograniczeń ekonomicznych. I w tym momencie wielką sztuką jest zaprzepaścić taką szansę, czy inaczej, no, wielką sztuką, no tak, wielką sztuką jest No, popełnić błąd, jest to jeszcze większe ograniczenie polegające na tym, prawda? Bo zawsze można powiedzieć, nie mogę zaprojektować, bo nie było budżetu, ale jeżeli ten budżet masz, no to wykaż się. To jest natomiast ja wymówka, oczywiście życzę tak. sobie i wszystkim moim tutaj kolegom i wychowankom i studentom, no jak najbardziej otwartych, bogatych. To też nie o to chodzi, żeby mieć wielkie bogactwo, wielką sztuką jest zrobić za małe pieniądze wielką rzecz, bo cóż więcej powiedzieć. Myślę, że to jest oczywiste, że mając dużo pieniędzy, bez ograniczeń, inaczej się projektuje, nie wiem, czy łatwiej się projektuje. No. Natomiast ja zawsze uważałem, że każdy ma takiego inwestora, na jakiego zasługuje, ale to jest takie bardzo moje indywidualne, dotykające różnych teorii i różnych teorii spiskowej dziejów, także myślę, że tutaj jest wiele wątków. Natomiast no, wiadomo rzeczą jest to, że inwestor jest tutaj kluczowy. Synergię trzeba zbudować, współpracę, zaufanie. No nie ma nic piękniejszego, jeżeli inwestor na zakończenie przychodzi i chociaż ciepłe słowo powie, bo nie mówię, że premię, ale chociaż ciepłe słowo powie, a to się zdarza. Także albo szepnie słówko o kolejnym projekcie. Dokładnie. Ja z doświadczenia powiem, że jakoś inwestorzy wracają w związku z powyższym. Zazwyczaj jest tak, że jakiś mały element się robi, później się robi dom, później się robi firmę i tak dalej, to się miesza. Także no, z perspektywy dzisiaj czasu mogę powiedzieć, że po pierwsze inwestor jest bardzo ważny, po drugie no, różni są inwestorzy. No, tutaj
nigdy nie mówi się źle. Ja nie mam tutaj podstaw do tego, żeby w taki sposób do tego tematu podchodzić. Natomiast no, kluczowym elementem jest oczywiście no, ten, który pieniążki ma wyłożyć na daną inwestycję. Tak, tak. Ta decyzja zapada. Gdzieś tam ta udział w tej decyzyjności jest u inwestora. To znaczy powiem tak, no, są inwestorzy, którzy ufają, są inwestorzy, którzy niestety uważają, że są mądrzejsi od architekta. To trochę jak z producentami filmowymi. Reżyser wie swoje, scenarzysta swoje, ale producent wykłada pieniądze. Znaczy ja myślę, że tak, no, w pewnym momencie oczywiście trzeba to autoryzować. Ja powiem szczerze, że ja stosuję swoje granice i nie dlatego, żeby być alfą i omegą, ale myślę, że to my w końcu odpowiadamy. Inwestor zawsze może powiedzieć i to się dzieje. Zazwyczaj deweloper też mówi, wiesz, to nie my, to architekt to zaprojektował, tak, prawda? No i trudno z tym się nie zgodzić w tej sytuacji. A jeśli właśnie chodzi o tą odpowiedzialność, bo to oczywiście jest jakby z jednej strony oczywiście sztuka, jesteśmy też w galerii sztuki, więc to też nie przypadek, że mówimy o tej dziedzinie i trochę chciałam o to zahaczyć. Jest ta odpowiedzialność architekta, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, ale też ile w pracowni, ile w pana pracowni jest miejsca na to, żeby była ona źródłem piękna, bo to jest ten balans. Jak bardzo podchodzi pan do swojej pracy w kontekście rzemiosła, techniki, a jak bardzo jednak jest to, o czym pan mówił na początku, tworzenie, kreacja i wizja? To znaczy ja powiem tak, przez cały mój dorobek starałem się mimo wszystko nie zdradzić piękna. I myślę, że spokojnie mogę publicznie powiedzieć, że proszę pokazać jedną rzecz, którą Rosowski zrobił źle. Chętnie podejmę polemikę, dyskusję. Nie jest to łatwe, czy nie było to łatwe, dlatego że no dbałość o detal, dbałość o no tu dochodzimy oczywiście do definicji piękna, możemy o tym pięknie porozmawiać, aczkolwiek temat jest przeogromny i myślę, że dotykający właściwie dziejów ludzkości, przechodząc przez poszczególne etapy czasowe, style, historii i tak dalej, i tak dalej. Także temat naprawdę jest przeogromny. Natomiast no, no, piękno jest jednym z kluczowych elementów, z którymi powinniśmy się rodzić i umierać. I oczywiście no, nie ma dzisiaj wychowania, może jest, przepraszam, ale wychowanie plastyczne na pewno nie jest tak preferowane, jak powinno być. Prawda? Nie jest wysoko w hierarchii. Dokładnie. Trzeba myślę, to zadbać. Że tak naprawdę to jak wychowanie fizyczne, muzyczne i plastyczne to są fundamenty, to są podstawy. Klasyka, które później one rzutują, żebyśmy mieli poczucie. Miałem przyjemność być już dwa tygodnie temu na wystawie Van Gogha w Warszawie. I no cóż więcej można powiedzieć, no uczta, tak? Aczkolwiek może nie do końca, bo gdzieś w świecie jednak jeszcze posadzka była obrazem. W Warszawie zrobiono wszystko oprócz posadzki. Także gdybyśmy mieli posadzkę, byśmy weszli w ten obraz interakcją niesamowicie, a to się nie stało. Zaoszczędzono być może, nie wiem, bo może akurat w tym dniu tego nie było, ale no sama uczta i wejście w tę przestrzeń, niesamowite wrażenie. Także polecam i myślę, że cóż więcej powiedzieć. Posadzka też może być elementem sztuki i do tego chciałam nawiązać, ponieważ w pracowni na Wronieckiej 23 również znajduje się wyjątkowa mozaika zaprojektowana przez pana. Zaczęło się od szkicu, od pomysłu, skończyło na realizacji. Pokażemy widzom ten projekt i efekt, który można oglądać teraz. Powie pan dwa słowa o tym pomyśle? To znaczy ja myślę, że to jest szerszy temat, bo sama Wronieckie 23, bo to już jest chyba marka, przynajmniej w tym kierunku i to było niesamowite dla mnie wyzwanie podyktowane też historią innych projektów i trochę historią rodzinną i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym całym epizodzie miłości do zabytku, kontaktu z zabytkiem i właściwie zbudowaniu takich trzech manifestów swoich, mianowicie ku ochronie i autentyczności zabytku, ku dodawaniu nowych form i ku technologii w zabytku. Właściwie to są takie trzy dywizje, którym to wnętrze czy ten obiekt został przeze mnie poświęcony. No, jednym z tych elementów pojawiła się prozaiczna rzecz, jak łazienka, no i chodziło o to, żeby... Zresztą wszystko, co jest na Wronieckiej, jest potraktowane bardzo w sposób indywidualny, podsumowujący inne dokonanie, od pochwytów
które są wazonami dla moich ulubionych róż i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, sama posadzka była wyzwaniem takim też i technologicznym. Otóż chodziło o to, żeby trochę igrać z ruchem, z materią, no i powstał w cudzysłowie mówiąc wir. I to jest taki właśnie dowód, co wcześniej powiedziałem, że nie sztuką jest tylko zaprojektować, ale przede wszystkim też zrealizować. No i zakręciło się szybkim szkicem, później trzeba było to oczywiście już wspomóc technologicznie, czyli komputerowo. To następnie przyszło do firmy MO z kolei podniosło rękawice, bo nie było to łatwe. Pojawiła się Bizatca, która też dwa miesiące, właściwie proporcja była 1:1. Od szkicu po nasze wspomaganie i ostateczny wzór to były 2 miesiące. Bizatca, z tego co pamiętam, też 2 miesiące to opracowywała, zanim przyszły określone parametry. No i przyszło to, że dzisiaj tę posadzkę mamy. Technologicznie było, mogliśmy ją zrealizować. No i mamy, myślę, że dość szczególną posadzkę, która jest pewnego rodzaju też tłem do wyposażenia. Mamy 2 łazienki akurat i to też jest takie wyjście naprzeciw architekturze wnętrz, mianowicie wyposażenie jest identyczne w 2 łazienkach, natomiast stanowi formę, a tłem jest wszystko, co jest w łazience, czyli ściany, sufit i podłoga. Także no jest to coś, o czym ja też jeszcze będę, myślę, że w przyszłym roku opowiadał, pokazywał, bo tak naprawdę przyszły rok będzie dopiero dla Wronieckiej taki premierowy. Tak. Jeśli chodzi o tą formę i treść, bo to mnie zaciekawiło, czy to chodzi o to, żeby dążyć do idealnej równowagi, do balansu między formą a treścią, czy jednak chodzi o złapanie dobrej proporcji tego? To znaczy, ja myślę, że generalnie chodzi o harmonię. Z jednej strony jest to jednorodność i różnorodność. No w tym wszystkim trzeba też mówić o odczuciach własnych, o granicy pomiędzy obiektywizmem a subiektywizmem, która jest nie do złapania. Myślę, że to jest kwestia budowania trendu. Zresztą widzimy, co się dzieje. No, jeżeli powiemy dzisiaj, że czerń jest kluczowym i jesteśmy w stanie mediami na to wpłynąć, raptem się okaże, że kolor czerni jest piękny. No i to jest kwestia wpływów. Szklane oko. Dokładnie. Ja myślę, że tu jest wiele rzeczy. Wielką sztuką jest wyprzedzać tego typu działania i być zarówno w treści i w formie, aczkolwiek no, możemy oczywiście tutaj wiele wątków dotykać. Ja jestem tutaj zwolennikiem swojego podejścia do projektowania. W 1997 roku oznajmiłem swoją teorię w projektowaniu architektonicznym, zagadnienia odwrotne, które no, budują najpierw no, budujemy skutek, a dopiero później poszukujemy przyczyny. Czyli jest to taka troszeczkę odwrotność, ale myślę, że całe budownictwo niskoenergetyczne, niskoemisyjne z tego później się pojawiło. Znaczy nie później, bo to oczywiście lata 70. jest, nawet nie lata 50. w Stanach Zjednoczonych, no, kto o tym mówi, ale no, te wątki gdzieś tam się pojawiły, czyli tak naprawdę i to widać, bo dzisiaj przychodzi do projektowania i nikt nie mówi, jak to będzie wyglądało, tylko ile to będzie kosztowało, albo ile energii będzie to zużywało. No, nawet jeszcze nie mówimy być może o formie na pewno, no, bo mówimy, że chcemy mieć biurowiec, ale biurowiec, proszę pana, ma kosztować tyle, za metr kwadratowy ma być tyle i tyle są koszty eksploatacji i nie mówię, jak to ma wyglądać. Tak? Mam takie porównanie. Wydaje mi się, że to widać najbardziej w motoryzacji, prawda? Że kiedyś jednak to auto powstawało zupełnie inaczej, tak? Była forma, dopiero był silnik i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj myślę, że projekt bolidu polega na tym, że przychodzi tyle książek, to są wszystko, tam nie ma żadnego szkicu, tam są same cyferki, proszę zaprojektować bolid według tych cyferków, tak? Także i myślę, że ta forma powstaje już na zasadzie opływu tych wszystkich elementów i to widać tą odwrotność chociażby w tej motoryzacji. Prawda? Ja mam trochę dreszcze, jak tego słucham, takie nawet znaczy negatywne, niepokojące, bo moim zdaniem to pewną szalę przeważa. Jest ryzyko, że patrząc efektem, ale tym efektem nie chociażby wizualnym, ale tym efektem chociażby budżetowym, tracimy korzeń, tracimy źródło, odrywamy się od źródła i myślę tutaj o czy źródłem może być wizja, a źródłem mogą być, nie wiem, jakieś klasyczne wartości. Czy to nie jest niebezpieczne? Czy to nie zaczynamy po powierzchni się poruszać? Nie. Ja myślę, że generalnie to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. To jest,
Ja myślę, że tu mogę przywołać, znaczy, pani co, no, trzeba być pragmatykiem, tak? Natomiast jest to większy wysiłek projektowania. Jest to dążenie do tego, żeby nie zdradzić ideałów. Jest to dążenie do, z uporczywym tutaj działanie, z założeniem określonej funkcji do tego, żeby jednak no, osiągnąć cel i stworzyć niesamowite dzieło, ale w oparciu o, i spełniając te wymogi, o których rozmawiamy, prawda? To zapytam teraz o studentów, o młodych ludzi, którzy wkraczają w ten świat. Co przekazuje Pan swoim studentom, jak ich ukierunkowuje, żeby w jak najlepszy sposób pracę architekta wykonywali właśnie z tym założeniem, że ma to być ergonomiczne, pragmatyczne, odpowiadające założeniom ogólnym, ale z tą nutą indywidualizmu i twórczości? To znaczy, ja powiem tak, cykl jest bardzo krótki, za krótki. Mamy dzisiaj system boloński, mamy dwa dyplomy, mamy inżynierski, magisterski. Kluczowym elementem jest to, że była ewidentna różnica między jednym dyplomem a drugim dyplomem. W związku z tym pierwszy dyplom jest bardziej poświęcony tym wymogom techniczno-technologiczno-prawnym, tak to powinno być. Natomiast drugi etap, ten dyplom magisterski powinien być, jestem akurat świeżo po trzech obronach, wczoraj byłem promotorem trzech prac. W oparciu właściwie zrobiliśmy tutaj taki, nie powiem, że eksperyment, ale dotknęliśmy w ogóle definicji przestrzeni. I z tej przestrzeni budowaliśmy sobie dyplomy, oczywiście okrutnej lokalizacji i tak dalej, i tak dalej. Też pytam studentów, bo tak naprawdę nikt nie jest idealny i poszukujemy, ta edukacja się rozwija. Dzisiaj student ma nieprawdopodobne możliwości rozwoju, ja nie będę przytaczał z naszych działań, gdzie człowiek jechał do Berlina i wchodził do Rizzoliego i czytał, bo nie był w stanie sobie kupić tej książki. Dzisiaj mamy to, co mamy. Myślę, że nie do końca studenci to wykorzystują też, tak. Przytłacza z drugiej strony ta skala nieprawdopodobnej możliwości informacji też nie jest do końca dobra, no bo trzeba umieć selektywnie do tego podchodzić. Ja myślę, że to, co jest bardzo istotne, na co ja studentom zwracam uwagę, co czasami jest, zresztą to nie tylko ja, bo przecież mamy Radę Wydziału, mamy tutaj spotkania zakładu, instytutu i tak dalej, za który też odpowiadam. Natomiast widzimy, że gdzieś jest mały szacunek do tego, co my mówimy, mianowicie do analiz. Tak? I ja to też przytaczam ze światem medycznym, że nie ma nic gorszego. Myślę, że każdy gdzieś tam lekarza był i ja to przytaczam. No, wchodzisz do gabinetu i mówisz, drogi lekarzu, doktorze, boli mnie to, proszę bardzo, antybiotyk taki, dziękuję, do widzenia. Prawda? A w momencie, kiedy proszę usiąść, prawda, co panu doleka, jakie choroby ostatnio były i tak dalej, to jest szukanie diagnozy. I myślę, że w projektowaniu czasami jest za szybko. Młodzież za szybko chce już projektować, w tym danym znaczy projektować, albo jak najszybciej projektować, ale ta faza studialna, ta faza analityczna, prawda, postawienie diagnozy, żeby dopiero ten antybiotyk cenny zapisać, czy go zdiagnozować, jest kluczowym elementem. Myślę, że tutaj jest, z mojego punktu widzenia oczywiście, to jest bardzo subiektywne, w oparciu o swoje doświadczenie, pole do działania i tu dużo błędów powstaje. Także jeżeli miałbym, to cierpliwość. No i cecha najważniejsza, pracowitość. No. Czyli dużo przychodzi, ten etap kształcenia jest etapem niezbędnym, ale jednak tej biegłości i fachowości nabywa się z biegiem lat, z biegiem praktyka, projektów. No, ja powiem tak, no, w momencie, kiedy ta teoria nie spotka się z praktyką, najlepiej, gdyby to było połączone już w okresie studiów. Nie wszyscy mają takie możliwości, nie wszyscy mają taką szansę. No ale też mówiąc o architekturze, o naszym zawodzie, no też trzeba być niepoprawnym optymistą. To po pierwsze. Po drugie, no trzeba być naprawdę wytrwałym. No i mieć tą zbroję odporną na te różne uderzenia, które rzeczywistość przynosi. Także myślę, że to jest wiele elementów. Ale generalnie, no ja myślę tak w wielu zawodach, no doświadczenie i praca. No. Myślę, że ta wytrwałość jest jednym z kluczowych elementów, prawda?
wrócę do wątku zabytków i nowoczesności, bo to też bardzo jest interesujące, jak pogodzić te dwa żywioły. Czasami nie trudno o groteskę w momencie, kiedy chce się połączyć coś, co ma wieloletnią tradycję, co już wiele lat stoi, wiele dziesięcioleci albo i setek lat stoi na tym świecie, z jakimiś elementami nowoczesności. W jaki sposób szukać tego balansu? Jak pan tworzy te mariaże nowoczesności z historią? Ja myślę, że możemy tu kilka obiektów poznańskich przywołać, prawda? Bo browaria na Starym Rynku, czy City Park, czy warzelnia, wcześniejszy mój zbiornik Pogazie w Ostrowie Wielkopolskim, który właściwie był początkiem, zaczątkiem pewnych moich działań i tam się na swój sposób zakochałem do w ogóle zabytku, bo sam zbiornik był z 1896 roku, właściwie uratowałem go, bo był ucięty na żyletki już i ubłagałem ówczesnego prezesa Zakładu Energetycznego czy Energetyki Kalickiej, żeby go zostawić. No i taki był epizod, tak się zaczął. Ta miłość wtedy się zaczęła, jeśli chodzi o poszukiwanie i kontekst z zabytkiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówiąc krótko i na temat, no, ograniczenie z inspiracją, tak? To zawsze mówiłem i to podkreślam. Także nie wolno dramatyzować. Najprościej, jeżeli coś, mówiąc krótko, nie pasuje, to zlikwidować. A to nie tędy droga. Szukajmy inspiracji w ograniczeniu i myślę, że w wszystkich tych projektach moich to można dostrzec. Mówiąc krótko, ten ciężar został w pewien sposób przetworzony, przekształcony na wartość dodaną, prawda? Czyli ciągłość, kontynuacja, o to w tym wszystkim chodzi. Z drugiej strony to oczywiście tu jest każdy z tych projektów inny, indywidualny, ale dodawanie czy odejmowanie, myślę, że oczywiście jest to trudne. No, ja robiąc... Dodatkowa trudność, wyzwanie. Ja robiąc browarię na Starym Rynku, też było mi niezmiernie miło, że mogę dotykać dzieła, które stworzył Robert Sławski, gdzie wiadomo, kto to był, co stworzył i mówię, los dał, to trzeba brać, to trzeba, aczkolwiek z wielkim szacunkiem do tego trzeba podchodzić. No i to jest wielka sprawa, wielka frajda, że można dotykać, czy można obcować w projekcie, czy w substancji, w konsekwencji, po czyjejś myśli, oczywiście z wielkim szacunkiem do tej myśli byłem, prawda? I myślę, że to w pewien sposób jest to też przesłanie i duża wartość. Słychać bardzo dużą satysfakcję w tym, co pan mówi, że jest pan architektem spełnionym, przynajmniej tak to czytam, i w tym obszarze edukacyjnym, i tym realizacyjnym. Czy jest coś, czego sobie pan życzy, jeżeli chodzi o swoją działalność zawodową? To znaczy, wie pani co do spełnienia, to nigdy się na to nie zastanawiałem. Myślę, że jest jeszcze bardzo dużo rzeczy przede mną. Bardziej cieszę się tylko z tego, że czuję, że człowiek się rozwija. I to wydaje mi się, że jest, aczkolwiek powiem szczerze, że trochę jestem przerażony, że pewnie nie zdążę wszystkiego zrobić. I tak, co bym chciał, ale to wynika z PESEL-u, czy wynika z pewnych rzeczy. Mam dobrze wzorce moich już byłych świętej pamięci profesorów, którzy dożyli 90 i więcej, także wzorce są dobrze. Kierunek nie ma się co ograniczać. Jest okej, chyba że będę stał coś zrobić. Natomiast być może należałoby już też się obejrzeć wokół siebie, zastanowić się, co dalej, bo z nami mówiąc, trochę tych obiektów już powstało, przede wszystkim o określonej wartości, przynajmniej dla mnie. Jest to gonitwa na codzienność i zwłaszcza tyle dywizji, bo i uczelnia bardzo dużo czasu poświęca i daje zresztą projekt Wydział Architektury, który miałem przyjemność zaprojektować i był bardzo dużym wezwaniem. Pod każdym względem. Natomiast czy człowiek jest spełniony, tutaj sam ze sobą polemizował. Nigdy się na to nie zastanawiałem i w żaden sposób tak nie myślę. Głód ciągle jest, czyli jest motywacja do działania, do osiągania kolejnych. Być może z zewnątrz to tak może wyglądać dla niektórych. Po prostu słychać pasję w tym, co pan mówi. Prawidła, tak, ale to, że słychać, to ja myślę, że jest to podyktowane pasją tutaj. Moi najbliżsi, bo jest dużo znajomych, wszyscy mówią, że strasznie dużo pracuję. Ja nie pracuję, to być może wy pracujecie. Ja mam swoją pasję i uwielbiam sobotę, niedzielę, gdy nikt nie dzwoni, nikt nic nie chce.
można być tylko ze sobą, z myślami, z rodziną i wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy okres, ale podyktowany tą poszukiwaniem właściwie w dziedzinie, która już nie tylko architektury dotyczy też. Życzę panu jeszcze wielu udanych projektów i żeby w tej gonitwie zawsze była chwila na zatrzymanie i na czerpanie z tego piękna, a później oddawanie go nam, bo jesteśmy wdzięczni za wiele projektów, które możemy na co dzień i używać, i oglądać, w Poznaniu szczególnie. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że jeszcze jest dużo przed nami do oglądania. Czekamy na to, czekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.